Się naładuje czy co? No. No ale my to wiesz co, już chcemy iść do domu. I co, sam będziesz nie siedział, możesz się Badziuś? bawić jakimś samochodem w domu? Przecież masz tych sterowanych. Ty, weź go do domu, Wadek. Naładujesz sobie w domu i będziesz jeździć w domu, dobra? To weź tu wszystko, kołuj, dobra? Całą tą ładowarkę. Alright? No. No, co się stało? Chyba gdzieś mi wyleciała taka śrubka mała. Mhm. Dobra, to słuchaj. Dasz radę sam to sobie załatwić, wiesz jak? No. W tej skrzynce na dole, czarno-żółtej, są takie. Weźmiesz ten samochód, popatrzysz jakie tam są śrubki, dlatego właśnie widzisz, nie wyrzucamy takich śrubek, tylko je tam w tej skrzynce chowamy. Popatrzysz i sobie tutaj dopasujesz, wkręcisz, ok? Gwiazdeczkę sobie tam chyba znajdziesz, nie? A jak nie, to sobie weźmiesz tam ode mnie tam z gabinetu, dobra? Okay. Dobra, tu mamy wszystko włączone? Chyba tak. Spytaj mamę, czy brać jedną ładowarkę stąd. Basiula, zabierać jedną ładowarkę do domu, bo tam się wczoraj dziewczyny biły o to. A, no to dobra, no to tu jest tylko jedna. Nie, to zostawiam. Dobra. Temperatura spadła o 1 stopień. Tą pigwę to ty chcesz brać teraz, czy nie? Dobra. To jeszcze niech tu dojdzie sobie. Na słońcu. To mi tu trochę feng shui psuje. Badziuś, to ty sobie weź to, a ja zamknę garaż, żebyś ty już nie miał problemu, dobra? Okej? Okay? No. Ty, Wadek, a czemu pół? Przecież on był cały. No tak, ale gdzieś mi się tam zgubiło. No to chodź, znajdziemy to, no stary, jak weźmiemy pół, no to po co nam to pół? Pół to można wywalić. Zaraz go tu znajdziemy, pewnie ci poleciał za te tutaj sosenki, nie? Czy ci wpadł do zlewu tutaj? A ty go myłeś, tak? Nie, tam był. Teraz się chyba nie, on tak gdzieś się złapił, gdzie to mam, nie wiem. Gdzie? Gdzie się pan? Nie wiem. Ja go przebiegłem. Przecież Władek, ja go widziałem chyba dzisiaj całego. Ja też go dzisiaj no. widziałem całego. No. Miałeś jeszcze? No. Tu jest połóżka, proszę bardzo. Już mam. Tu jest. Wiatr go przewrócił, rozumiesz? Wadek, to jest Lambo chyba, Murcielago czy jakieś tam inne. Co to za samochód w ogóle? To jest z jajka niespodzianki, kobito, się nie interesuj, tylko składaj. Janek ma takich dużo. Janek ma takich dużo? Z jajka niespodzianek? No. No to fajnie. A co to jest? To jest taki grzybek, chyba czasznica się chyba nazywa. Albo, no nie wiem chyba. Nie wiem, nie pamiętam już. Opony i będzie czyściutki. Nie musisz myć opon, bo jak go zaczniesz czyścić wodą, to on może tego nie przeżyć, wiesz? Czekaj, doleję jeszcze ugryziowi wody. Dobrze, ja jeszcze muszę garaż zamknąć, spokojnie, idź. Dzięki, Władzie. Widzisz, ile kłaków z ugryzia wyleciało? Piłka ma tam podpierać Toyotę? Mi to nie przeszkadza jakby co. Jak chcesz, to niech podpiera. Dawaj go. Dobra, ja to zrobię, Wadziu. Wow, dobra. Tu ci położę, dobra? O, cyk. Stać mi tu. No. A, poczekaj, Wadziuś. Garaż trzeba zamknąć. Rower ci schowałem, mówiłem, nie? No. Ten jest podpięty klucz. Widzę. Widzę, Wadek. Nie ucz księdza dzieci robić. Dobra. Weź mi tu popchnij ładnie. No, chodzi? Dobra. Cyk. Nara. No.
ale wyczesany, piękny pies. Ło. Miodziunio, no nie? O, gdzieś tam ten. No. O, babcia nie była, widzisz, po te pojemniki swoje. Ten pojemnik ma fajną nazwę, kurwer. Już świetnie, proszę bardzo. Panie Władysławie, proszę, 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 proszę. Badziuś, ty weź no sprawdź podeszwę, czy tam nie masz czasem jakiejś niespodzianki, wiesz? Czy tam ugryź czegoś ci nie sprezentował, no? Nie. Jest dobrze? No to git. To git, to ładnie. Tararam, tam, tarum. Dziewczyny to mają sprzątać, czy ja mam się za to wziąć? Dziewczyny! Zapraszam! No już. Tu jakieś pieski fajne. Dobra. Fajnie mi to wyszło. Dobra. Wadek, a ty planujesz się jakoś rozebrać z tej kurtki, czy co? No, trochę to słabo zostawiły się dziewczyny. Jakieś chusteczki wszędzie wokół stołu. Badzio, tylko to jest sprzęt do ciebie do pokoju, dobra? Nie tutaj na dole, tylko macie tak duży pokój, że możesz to zrobić tam u siebie, okej? Okay? No, nara. Ja się idę podładować, co? Tak, a czemu nie? No tak już wygląda mała. Żartujesz, ja ją tu jeszcze streamingowałem serkiem i tym. I cebulą. A co ci nie pasuje w niej? Nie, no taka jest już wiesz. Bo po prostu jest tam z tą wodą stała. Coś ty, bardzo ją lubię. A poza tym, po co tak marnować jedzenie? To co, ja mam się iść myć teraz? Ja jeszcze muszę wejść na chwilę na górę do łazienki, a... No. Tak, no możesz, tylko jak skończysz tam nagrywanie, to puść mi te dwa filmy, jak możesz. Dobrze. Zaraz tutaj coś puszczę dalej. Czekaj, czekaj. Cyk. Proszę. Słucham? No to dobrze będzie teraz posiedzieć, tak? Zaraz robię obiad, tak? Chcesz, głodna nie jestem tam. No ja tak specjalnie też nie. To może to jest dobry czas, żeby coś innego przyjąć. No dobrze, ale zrobię im, żeby już mieć z głowy. One sobie zjedzą pewnie chętnie, a najwyżej my to sobie odgrzejemy później, co? Bez żadnego problemu, oczywiście. Dobra, tutaj kończę, nara.